Dobra. Patrzcie na koło z przodu. Co to się stało? Nic. A, bo to zamknięte. Jak to się otwiera? O, otworzyłem. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy montować kamerę pod timelapse. Ustawiam prędkość razy 30. Tak. Tak jest. Musimy sprawdzić, czy to będzie dobrze. I rozplantowujemy najpierw raport, taki nagramy. Tu mamy nasz sprzęt, paczki. Będzie już jest nagrane, opis. Tu mamy samego statu jeszcze. I tutaj, żeśmy zwozili. Tutaj wzdłuż te takie płytki. No, jest takie przejście do Narni. No i normalnie mamy tutaj ciemnicę. I teraz będziemy tak rozsypywać, będziemy ziemię. Najpierw tamty rząd idzie. Tamty, no. Będziemy rozsypywać tutaj wzdłuż. Będzie druga wersja, będzie jakby jak się wmaluje czasami w domu dwa razy. Tu jest to samo. Będzie jeszcze raz rozsypać. Idziemy tu i tu wzdłuż idzie tak i te baterie palety idziemy zabierać sobie. Później idziemy tu do końca. Tutaj skręcamy i na metr rozbieżności jedziemy tak wzdłuż. Tutaj u nas coś zaczyna w praniu, ja jestem Beniu jakby co. W praniu zaczyna nagrywać. No i co? Będziemy działać. Będzie jedyny timelapse, tylko i kamerą będziemy nagrywać chwilowe urywki. Dobra, my robimy stop. Ty musisz nerwosol brać. Właśnie załadowaliśmy takie oto kostki. Tu mamy taczki, którymi wożono cement. Wszystko nimi wożono. Hamulce podwójne. Tak. Napęd na dwie nogi, jedno koło. Ładujemy to, jak się idzie do kibla. Tak. Tutaj musimy może biegi wciskać, bo jak się wciśniemy, to zależy się coś takiego, zaznam przed tego studia. Jak ładunek się schowa. Tak nagrywać. No. W taki sposób nagrywać? O, widzicie? To się teraz za dużo biegało. Takie za małe. No, tutaj szarpnie. Widzicie? Biegi, co jest wcisku. Dobra, wyłączamy. Tu gdzie szarpnie. Było. Co? Co? Jak ja mam tu wjechać? No, no ci tam... Tego jak lepiej. Uj! A niektórzy tak codziennie zapieprzają. Nieźle. Pieniądze mają, to robią.
Dzisiaj wam pokażemy, jak wygląda praca tirowca, który wozi asfalt. Musi mieć prawo jazdy. Pokaż swoje, pójdzie, pokażę moje. Pokazuję już. Imię i nazwisko Fawan. To jest prawo jazdy taczki. Pokaż uprawnienie na łopatę. Uprawnienie na łopatę. Musisz podpis swój w ogóle dać. O, zapomniałem. Dobra, i odpalamy silnik, wiesz tak. Jadamy kokpitem na dupsku. Odpalam. Dobra, jedziemy. O kurde, plecak. Jak wygląda nasz trasa? Kierowca szumę poty z ciebie wyciska. Tą trasę sami wybudowaliśmy, prosimy. Radziu! No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Dobra. Franiu wystartował. Tutaj pokażemy wam koło. Trzymaj się, Franiu. Stój, debilu. Siadaj mi, okej. Okay. Serio? No, Franiu teraz podjeżdża. Z towarem. Franiu, sypaj. Spieprzaj. Dobrze, Franiu, ja teraz będę grabkami. Daj, ja pokażę ludziom, jak się grabie. Zaraz przyjedzie do nas Franiu. Zrobiliśmy tu wyspę pod załadunek. Wjeżdżają boki taczek. Dwa miejsca. A tu i tu. Po prostu będzie wykołowywał. Dlatego muszę tą łopatę tu zamknąć. Za chwilę Franiu przyjedzie. No i pójdę do Frania jeszcze. Chodź, Franiu, chodź. Ja też chcę nie. Ale tu będzie w ciastu. Siadaj, no. To siadaj. Nie ma nic tak w ruchu, to ja nie mogę. Dobra, jedź, Franiu. Nie budaj się. No już musimy uważać na ten budynek, bo on jest zrobiony z tego. Z chmury. Speed, speed. To. Dawaj, tu, gdzie ty baranie, głupi Franiu. Pod ramę. Jeżdżaj. Idealnie. Ale wyprostowane mają wjechać. Ma być normalnie na prostej. A to nie na prostej. Dobra. Będzie załadunek. Teraz wam pokażemy, jakie mamy dobre koło na kompu mam. Widzita? Masz czy lupa, nie? To ja nawet nie siedzę na tym. Stój! O, patrz, patrz, co ten sprawia, koniec. Jedzie boki. Teraz już tego. Uwaga, uciekać! Uciekać! Pach, jednie! Aha, ale urwał! Ale to było dobre! Uciekać, bo będzie! Ale urwał, a tylko trochę było! Uważaj! Odejdź! Odejdź! Uwaga, bo ty bierniecie! Urwie następnym! A Jezus Maria! A jej, ale go otłukują dziś!